Dzień dobry, kochane dzieci. Dzisiaj ciocia Gaja opowiem wam o takiej książeczce. Bardzo ważna książka w moim życiu. Kupiłam ją za złotówkę, znaczy każdy tom za złotówkę. Są opowiadania Williama Somerseta Mauma, który podobno jest niepopularny w Polsce, gdyż nikt nie wie, jak wymówić jego nazwisko. Przeczytałam te dwa tomy opowiadań, jak byłam chora. I udzieliła mi się ta gorączka i ten klimat Wysp Południowych i Somerset Maugham stał się dla mnie kimś takim, kto mnie nauczył budowania klimatu i też on super opowiada o tym, jacy ludzie są okropni, jakie robią sobie okropne rzeczy. Każde to opowiadanie jest o czymś, co w człowieku jest słabe albo co może okazać się słabe, jeśli są sprzyjające ku temu okoliczności.